Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Dzisiaj jestem razem z Aferą. Hej wszystkim. A, będziemy sobie grać, bo ponoć jest taka plotka, że na home run... nie to otworzyłem. Że na home run można wygrać aż... ile tam? 300 tysięcy dolarsów, IGC, kasy? Ola. Nie, chyba tak. No, tak coś tam ktoś napisał w komentarzu. No to zaraz sprawdzimy. Nie wiem, czy to możliwe i czy to jest prawda. Mam 1 799 000 gotówki. Ola, ile ty masz? 681. Wow, więc... Bo jestem bardzo rozrzutna i wszystko wydaje. Bardzo... No, niestety. Dawaj, wyszukujemy home runa. Jedziemy na multi. Co? Tak. Oj, kurde, to teraz weszłam. Gdzie jest home run? Nie pamiętam. No, szukaj. Szukam. Szukaj, szukaj. Nie, to jest high stakes. Szukam. Kurde. Widzę. No, klikaj. No. Jest? No dobra, szukasz? Klikam, coś mam już. No, już? No tak. O. Jest jakiś heja, dbsy. A masz jeszcze miejsce? No tak, dwa miejsca. O nie, co? Kurde. Uff. Mów, co się dzieje. Mów do mnie. Zablokowało mi lobby. I co teraz? No wyjdę. To o, to ty zaczęłaś już. No już wychodzę. Nie panikuj. Nie pogniewaj się chyba. O, też wyszedł. Ola. No. Wyszłaś? Wyszłam. Okej. No to szukaj jeszcze raz. Szukam. 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 Okej. Szukam. Ja już cię znalazłem. A nie, to nie. Ale w lobby jeszcze cię nie ma. Znaczy, mnie też w sumie. A ja mam kobalta, ty masz Silvię. No i dobra, też mam kobalta. Okej, coś mam. Jesteś? Jesteś! Jestem! Super. A wiesz dlaczego wolę multi, a nie singla? Znaczy prywatnego? Dlatego, że na prywatnym się mniej kasy zarabia. Taką. Tyle samo. Ha? Nie! Na prywatnym się zarabia troszeczkę mniej. Wyściga. Co? No w wyścigach, ale nie w ale ucieczkach. Ale w wyścigach też, ucieczkach. Nie. Tak, odrobinę mniej, ale ja pamiętam jak wprowadzali ucieczki drużynowe i mówili o tym. Ale teraz jest inaczej. No, nie. Jestem w świecie przekonana, że jest tyle samo. Dobra. No i skoro dobra. Tak uważasz, to okej. Okay. No i tak zdaje. Ja mam, że tyle jak samo. Uważają widzowie, o. Zapytajmy się widzów. Zobaczymy, co odpowiedzą w komentarzach, bo to niestety nie jest live. Niestety. Właśnie, ty powinnaś robić live'a, ja powinienem nagrywać sobie. O, się tak nadaje na live'a. Jak co? Na papierze. No, tak. No. Chyba pojechałam naokoło, no nie? Nie, pojechałaś krótszą drogą. A. No, to dobrze. Wcale chyba nie pojechałam krótszą. Kurde, myślałem, że załapałaś, że to żart. Dobra. Dobra, jestem. Nie będę już dzisiaj żartował. Się czuję. Jasne. Nie wolno ode mnie żartować. Nie dzisiaj. Not today. Not today. Mhm. Not today. Dobra, ale musimy zdementować tą plotkę. Czy to jest... Właśnie, musimy się pozabawić w pogromcych mitów. Co ty na to? Zrobimy serię pogromcy mitów w NFS World. Będziemy dementować wszystkie wasze jakieś abstrakcyjne doniesienia z Worlda, typu, że samochodem da się latać, czy coś w tym rodzaju. Dobra, Ola mnie wyprzedziła. Fajnie. Swoją super Silvią. No ja nie wiem, czy jest taka Liciną. Super. No, dobry samochód. O, akurat tak wjechałam, to mi się moloch skończył. Ale nie zabrało ci specjalnie jakoś prędkości. Nie, no bo właśnie walnęłam i zaraz mi zniknął. To ty taka sprytna jesteś. Oczywiście. Teraz właśnie... zaczną... Jak zaczniemy być pogromcami mitów, to chyba zaczną fajnym... Co przychodzić fajne? Do nas wiadomości z tego, co to się nie dzieje w Łądzie. Wiesz co? Właściwie to będzie co nagrywać, bo w Worldzie się dzieją takie rzeczy, że to jest szok. Możemy zacząć nagrywać pogromcy mitów od tego, za którym razem da się zalogować w Worldzie do Worlda podczas, gdy są serwery obciążone. Tak, czy w ogóle się nie da. Mogłam zalogować. Aha. Ale się zalogowałam.
Właśnie, a propos logowania, a propos rotacji, znaczy o rotacjach IGC zrobię jeszcze oddzielny materiał, ale chcę porozmawiać z tobą o tych kodach, które dostałaś. Tak. No. Bo ja dostałam ogólnie 3 kody. Pochwal się. No pochwal się, tak. No tak, dostałam 3, ponieważ chciałam założyć raz konto na Shikane, tylko już na innym, innym koncie zupełnie. Tak. Jeszcze założyłam do mojego brata konto, więc sobie zdobyłam 3 trzy maile, 3 konta, no i dostałam 3 kody na nie. Cheater, kurde, jaki cheater. Kto? No, ja, wiesz? No. To ty idziesz z przodu. 3 kody dostałam, no. Na Karpaki. No i ale jakie samochody? 2 razy F1 tak. I raz Bugatti Veyron. Oczywiście. Właśnie. Bardzo bym chciał. Tylko nie proście mnie, żebym sprawdzał, czy w Karpakach da się wygrać Bugatti Veyrona. On sprawdzał chyba do... Nie wiem kiedy. Bym musiał być Billem Gatesem, żeby móc, kurczę, to sprawdzić. Albo dać sobie, nie wiem, ileś tam tysięcy prób na to. No ale kontynuuj. Dostałaś 3 Karpaki. Tak, dostałam 3 Karpaki i dostałam same auta, takie zwykłe wersje, najzwyklejsze na całym świecie, tylko tyle, że na Americonach były i były to 2 Pontiaki Firebird i Skyliner 62. Wow, Skyliner najlepszy. Znaczy... Tak, którego kupiłam dosłownie kilka dni temu za IGC. Racja. Ale Skyliner jest dosyć ciekawy. Znaczy, mi się z wyglądu nie podoba. Właściwie nie jest ciekawy. Ale ma bardzo Firebird jest ciekawy. Prowadzenie. To tak, jest. Tak, mimo że to jest dość. Dość świeży samochód. Nie jest to taki stary w Woodswordzie, a prowadzi się właśnie jak te stare. No. To jest dziwne. Natomiast no, Firebird jest bardzo fajny w prowadzeniu i. Wiesz, że miałaś... nawet nim nie jeździłam? To tylko nie masz w garażu? Mam, ale nie jeździłam. Jednego sprzedałam. No po co mi chyba takie same czerwone? Okej. Okay. No nie jeździłam. Co tu się dzieje? Wiesz, jaki ty bałagan zostawiasz po sobie? Typowy mężczyzna. Tak, jasne. Ja po sobie sprzątam, ja nie jestem typowy mężczyzna. Właśnie nie widzę, że typowy mężczyzna. Co to znaczy typowy mężczyzna? Ja po sobie potrafię gotować, wypać po sobie, posprzątać i w ogóle. Typowy facet. Typowy facet właśnie powinien potrafić o siebie zadbać bez kobiety. A nie. A umiesz? Jasne. Mi są kobiety niepotrzebne do niczego. No, może spoko. Do paru rzeczy. Never mind. O, się bardzo... Dobra, jadę. Okej, nie czekam na ciebie jak coś, nie? Jesteś niedaleko. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale tego kobalta bardzo fajnie pomalowałem na jednym z odcinków. O malowaniu właśnie kobalta. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale strasznie mi się to podoba. No, Afera też pomalowała swoją Sylwię. No, to nie ja pomalowałam. Nieważne, pomalowałaś bardzo ładnie Sylwię i jest super. Sprawdzaj, czy wygrałaś 300 tysięcy gotówki. Nie, wygrałam teraz 7722 dokładnie. Dokładnie tyle, co ja. Ale... I gotowość razy 5. A ja dostałem wytrzymałość. I uwaga, ile mam gotówki więcej? Aha, ktoś mnie okłamał, powiedział, że co się w ogóle dzieje, że to home runie wygrywać jak kupę kasy. Ale jednak nie da się wygrać, chyba że ktoś zna jakieś magiczne sztuczki, które bym was nie podejrzewał. A ty, Ola, jak myślisz? Nie wiem, może to by chwilowy bać. W sumie nie wiadomo, bo ci dzieją się czasami dziwne rzeczy. Także jak widzimy, nie każdemu się to przydarza. A mi nam się nie przydarzyło i nie mamy 300 tysięcy. Niestety busted. Trzeba zbierać dużo. Busted. Meet busted. Busted? A to nie busters? A nie wiem, dobra. Nieważne. Ale że meet obalony, a busters to ci, co obalają, obalacze. Czy stracze. Dobra, wiecie co, ten mit został obalony. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną, z nami. I tyle. Ola, pożegnaj się. No, następnym razem. No, dziękuję wam.